Cześć Wam! Dzisiaj w filmie jest ze mną więcej osób i jest z nami Karolina, Natalia i Marta. I będziemy nagrywać Sisters Tag! Kilka dni temu ogłosiłam na moim Instagramie, że będziemy nagrywać taki filmik, a Wy zadawaliście nam pytania. I na samym początku będziemy odpowiadać na pytania, która z Was, bla bla, i przygotowałyśmy sobie takie kartki. Tutaj będziemy pokazywać imiona, która z nas jest jaka, a później będziemy odpowiadać na bardziej złożone pytania. Jestem mega ciekawa pytań. Wy też? Dziewczyny się boją, ja jestem mega ciekawa. To jest w ogóle dziewczyn debiut, także trzymam za nie kciuki, bo się mega stresują, pierwszy raz nagrywają ze mną, więc Wy też trzymajcie kciuki i startujemy. Powiedziałam, że będziemy zaczynać od kartek, ale jednak nie. Przeczytam pierwsze pytanie, które pojawiało się naprawdę bardzo często i wczoraj wysłałam je do dziewczyn, żeby zastanowiły się nad odpowiedzią, bo w sumie jest to takie dosyć trudne pytanie, trzeba się nad tym zastanowić, więc ja na przykład sobie zapisałam w telefonie. Wy też macie w telefonie? Tak. No to dobra. I to pytanie brzmi: opisz... W zasadzie to nie pytanie, ale opisz każdą jednym słowem. I skoro ja czytam, to niech będzie, że zaczynamy ode mnie. Marta, poukładana. Natalia, rozrywkowa. Karolina, Karolina się boi, bo myślę, że coś niemiłego napisałam o niej. Pospinana. Aha, dlaczego? Bardziej do mnie. No bo Ty się tak zawsze wszystkim denerwujesz. Ale to racja. No, ty ze wszystkim się denerwujesz. No. Ale o mnie też tak mówią, gdy się nie przejmuję. Napisałam do dziewczyn, czy chcą ze mną nagrać filmiki. Marta z Karoliną, tak, nagramy. Znaczy Marta z Natalią, tak, nagramy. A w ogóle Karolina nie skomentowała i jakoś tego nie zauważyłam. I później mówię, no to dobra, to się przygotowałyście, coś tam. A ona... A ja nie nagrywam. Ale Karolina napisała do mnie inną wiadomość. Aha, ja tego nie chcę nagrywać, ja się boję. Ja się nagrywać ten filmik. Ja mam o Natalii imprezowiczka. No bez przesady. Ja mam to samo. Wszyscy takie mają. Tak? Ej nie, to w ogóle jest żenada, ja odchodzę z tego filmiku. Wychodzę stąd. Sylwia jest liderką, a Karolina jest introwertyczką. Ale też do końca nie jest taką introwertyczką. Znaczy no nie do końca, ale trochę jest. Ja się nie zgadzam w ogóle z tymi waszymi opiniami. No teraz ty. To teraz ja postanowiłam zmienić teraz moje. Natalia zmienia. Dobra. Marta pedantka, Sylwia impulsywna, Karolina cicha. Dziękuję. No to teraz ja mam tak: Sylwia ambitna, Natalia imprezowiczka, tak samo, Marta dowcipna. Słuchajcie, dzwonimy do mamy. Mam nadzieję, że jej nie powiedziałeś. Zacznę do mamy, nie na salon. Nie, ona nie odbierze, bo rozmawia przez telefon. No, więc musimy poczekać, aż nie będzie klientów. Cześć matko! No cześć córko. Słuchaj, masz klienta teraz czy nie? Nie, nie mam nikogo. Dobra, no to słuchaj, to zadaję Ci pytanie. Tak? Bo nagrywamy filmik i musisz odpowiedzieć jakby jednym słowem, ale możesz się chwilę zastanowić, dobra? Mamo, przemyśl, co powiesz o mnie. Bo ja tu usłyszałam już wiele negatywnych. Bo Natalia się obraziła. Słuchaj, dobra, okej, dobra, to zadaję Ci pytanie. No, słucham. Opisz każdą jednym słowem. Tylko jednym słowem możesz nas opisać. I musisz szybko. No, tylko tak nie zastanawiaj się za długo, tak wiesz. No dobra, to może zacznę od Karoliny. No. Karolina to jak zwykle złośnica. Natalia to zakupocholiczka. Ale też. No. Nie powiedziałam. Marta obrażalska. O, tak. O, ale ja tutaj tego bym nie powiedziała na przykład. Ja bym powiedziała. Tak? No strasznie. Sylwia ambitna. O, dziękuję Ci mamusiu. Dobra, no to tyle, to pa. Natalia się w ogóle obraziła. Ja wychodzę z tym, mamo. Słyszysz? A, nie słyszała, dobra. Ale potwierdziła, dobra, to już mam gdzieś. Dobra, to mamy jakby pierwsze pytanie. Ale na przykład ja bym się nie zgodziła z tym, że Marta jest obrażalska, bo... jest obrażalska. Ale na przykład ty się nigdy na mnie nie Ona się obraża tylko na mamę, ale na przykład na mnie się nigdy nie obraziłaś. Jakoś my się tak szybko dogadujemy. W sumie na mnie nie możesz. No właśnie miałam to samo powiedzieć, dlatego się nie obraża. Nie, bo czasami widzę, że jest zła. Ale jak wszyscy w pracy widzą, że Marta jest zła, to ja nie podchodzą do niej. Omijają recepcję. To pierwsze pytanie. Która z nas jest najbardziej odpowiedzialna? Tam. Zgadzają się? Nie, już widzę, że Karolina na to wytypowała. A Ty kogo dałaś? Marta, ja dam Sylwię. Karolina. Ja. No to się słuchajcie, nie zgadza. Mi się wydaje, że jednak Marta, bo ja jestem tak czasami myślę. Taka lekkomyślna, niestety. Kolejne pytanie. Która z nas najlepiej gotuje? Czekajcie, sekundkę. No, wszystkie. Dzięki. Dobra, kolejne pytanie. Która z nas pije najwięcej alkoholu? Która z nas jest najbardziej wybuchowa? No, taka oczywista. Nie, siebie. No to właśnie. Ale teraz bym powiedziała, że chyba ty jesteś bardziej ode mnie. Kto? Ty. Ja? Ode mnie. No. Zależy od sytuacji. Czyli chyba. Dobra, kolejne. Która się najbardziej obraża? Ojej. Jezus, nie wiem. Ja? Dlaczego? Ja też mam ciebie. No i Marta też mnie wybrała teraz. No, ja mam Natalię. Ej, nie, ja się nie obrażam. Marta. Martę? To trochę cię Marta poniosła teraz. Ale jak mieszkałaś z mamą, to się obrażałaś. No, ale jak miałam 10 lat. Ale no, ja teraz mieszkam z tobą. No to właśnie, no to... Natalia, ale w sumie też się zastanawiałam nad tym. Ale ja kiedyś się obrażałam, ale to już teraz nie, to już zmieniłam się. A ty dałaś Karolinę. Ja dałam Karolinę. Nie, mi się wydaje, że Karolina, wiecie dlaczego? Dlatego, że jak zawsze jesteśmy na świętach na przykład i coś powiemy, co się Karolinie nie spodoba, to ona zawsze robi tak. Aha, na pewno. Ja szczerze to mogłabym też dodać siebie, nie? No właśnie. To pół na pół. Dobra. Ja się nie obrażam, ale fajnie miło mi, że nie napisałyście, że ja się obrażam, ale w sumie jak jestem impulsywna, to się nie obrażam. Która jest najbardziej roztrzepana? Czekajcie, bo nie wiem sobie. Co macie? Sylwia. Ciebie. Sylwia. No. Okej, i teraz jest drugie pytanie kolejne. Która jest najbardziej spokojna? Kto? Zgadza się? Ja. Karolina. Karolina. Kolejne pytanie. Która z was jest najbardziej szalona? O Jezu, ale to też ciężkie pytanie jest w sumie. Dałaś mnie, że jestem szalona? Tak? Tak? No, zawsze takie filmiki nagrywam. A to prawda, no? A no, aha, no. Prawda, no. Która z was jest najbardziej zorganizowana? Co macie? Marta. Ja też mam Martę. Słuchajcie, jak Marta gdzieś wyjeżdża, jak na przykład mieliśmy jechać do Londynu. To spakowała się tydzień wcześniej. No tydzień, co ty, miesiąc wcześniej. Serio? Przysięgam ci, miesiąc wcześniej Marta miała gotową walizkę spakowaną, a ja się pakowałam przed wyjazdem, tak już tuż przed wyjazdem, wszyscy tak się pakowaliśmy, a Marta nam miesiąc wcześniej wysłała zdjęcie walizki, że się spakowała. Ja się pakuję w dzień wylotu. Ja też. A ona miesiąc wcześniej. Ale to nie jest jednorazowa sytuacja, tylko ona zawsze tak się pakuje. Która była najbardziej niegrzeczna w dzieciństwie? Zależy jaki aspekt dzieciństwa, bo ja dam w sumie... Ja dam dwie osoby. No ja też nic nie dam dwie. Dałaś? Ja czyli jest pół na pół. No, ja dwie. Też tak dałam. A ty? Bo Karolina w sumie ty byłaś w szkole. A Karolina zawsze się wyginała. Tak. W szkole... Kto? W szkole ja byłam niegrzeczna, ja chodziłam cały czas na wagary, a ty byłaś w domu. Ty w domu tak dawałaś po prostu czadu, że to jest jakaś masakra. Ale przepraszam bardzo, chciałam też wspomnieć tej sytuacji, że to Natalia usiadła Karolinie na głowie. Kiedy? Jak była malutka. Nie uderzyłam ją głową w głowę. A nie uderzałaś mnie w patelnię? Nie patelnią, bo miałam rok. Nie bym wzięła patelnię, jak miałam roczek. Nie, ona ci usiadła. Bo my sobie to później dopowiedziałaś o tej patelni, a tak naprawdę to głową w głowę cię uderzyłam. Dlatego taka głupia jest. Aha. Już to też nie. Sorry. Okej. Która z was ma największe powodzenie u facetów? I tak myślę, jak wy byłyście singielkami, bo to... Tak nie, to teraz. Tak? Teraz. Ja czy ogólnie? Nie, no teraz. Jakby nie wcześniej. Ogólnie. Ja dam dwie kartki, bo ja nie wiem. Co macie? Czyli jesteśmy chyba... Ja dałam Natalię. A ty? Ja dałam ciebie też. A ja dałam dwie, bo w sumie nie wiem, ale ja chciałam tutaj nadmienić, że mnie zawsze podrywają jakieś psychole. Ale ciebie też zawsze, jak gdzieś jesteś ze mną, nie, jak ty jesteś gdzieś zawsze ze mną, to cały czas cię podrywają moim zdaniem, więc w sumie nie wiem, mnie zawsze psychole i jakby codziennie mam jakąś styczność z kimś takim dziwnym i szalonym. Okej, kolejne. Kto jest najbardziej otwarty na nowe znajomości? Na tak ogólnie, wiecie, takie poznawanie ludzi i tak dalej, że jest taki otwarty, że się nie krępuje i... Kogo Marta dałaś? Sylwię. Ta Natalię. No co ty gadasz? Mnie? A ty kogo dałaś? Ja dałam ciebie. Ja jestem otwarta? No. Tak, Natalia, ciebie wszyscy lubią, ty masz dużo znajomych. Moim zdaniem tak. Okazało się, że jednak nie. No co ty, nie, ja na przykład, ja nie jestem taka otwarta na nowe znajomości, ja też się zawsze krępuję. A myślisz, że ja nie? Dajcie mi, mi się zawsze Natalia nie krępuj się. No właśnie, nie krępujesz się. No. Ty jesteś zawsze dla wszystkich miła, uprzejma i wszyscy cię lubią, a jak mnie ktoś poznaje, to mnie od razu nikt nie lubi. Nie, wcale tak nie jest. Mi się tak wydaje. Ja uważam, że mnie nikt nie lubi. Dla ciebie wszyscy lubią. Nie. Mam do tego pewne wątpliwości. Nie, ja uważam, że na pewno ty jesteś osobą bardziej taką lubianą niż ode mnie. Na pewno jesteś bardziej lubiana ode mnie. No nie powiedziałabym. Ile ty masz koleżanek? No ile? No dużo. Ile ty masz znajomych w ogóle? Moim zdaniem, jak ty na przykład z kimś rozmawiasz, to ty jesteś od razu taka otwarta, a ja zawsze sobie myślę, zależy, że może się lepiej nie odzywać i szukać swoich znajomych. Ale nie, ja mam często, że siedzę i się nie odzywam w ogóle. Albo na przykład jak ja gdzieś jestem i są nowi ludzie, to ja tak siedzę i sobie myślę, Boże Święty, nie wiem czy się odezwać, czy ja coś palnę głupiego, czy oni w ogóle chcą ze mną gadać, czy ja powinnam się wtrącić, czy powinnam być taka nachalna i zawsze co biorę? Ale tu jest fajnie w tym telefonie. Tak, normalnie. Gorzej jak Cię telefon rozładuje. Dobra, kolejne. Która najdłużej szykuje się do wyjścia? O Jezu. To jest dobre pytanie. Ja w sumie nie wiem, ile Wy teraz się szykujecie. Ja dałam tak. Nie, ja nie wiem. Poczekajcie, muszę przemyśleć. Ile wstajecie wcześniej dziś do pracy? Ja? Ja też dam chyba Karolinę. Nie, mi wystarczy pół godziny. A mi wystarczy 10 minut. Ja wstaję pół godziny przed wyjściem do pracy. Ja też tak. Ja na pewno nie. Kogo macie? Natalię. Tak? Nie, w ogóle nie. Ja bym dała Karolinę. Ty masz Karolinę? No to jest 1-1, ale ja bym dała Karolinę, bo zawsze jak jesteśmy razem, to Karolina, ja muszę myć włosy i te włosy po prostu myję i myję. Nie, właśnie mi się daje, że Natalia zawsze się długo szykowała. Nie, no co ty? Jak my razem gdzieś wychodzimy, to ona jest od razu gotowa. No. Okej, no to teraz, dobra, już koniec z tymi kartkami. Z tymi kartkami już skończyłyśmy, dokładnie. I teraz będą takie pytania, że sobie pogadamy. Pierwsze pytanie. Czy mamy jakieś takie powiedzonko swoje? I ja tylko z naszych powiedzonek znam jolka. I nic więcej nie przychodzi mi do głowy, dlatego że... Ale jak to było w ogóle z tą Jolką? Ktoś faktycznie tak powiedział, czy my się śmiałyśmy? Bo to było tak, że graliśmy w taką grę, że na przykład powiemy słowo tramwaj i później ta osoba musi powiedzieć na ostatnią literę tego słowa. I na przykład było, i tam powiedzmy jest 50 słów i każdy powtarzał w takiej kolejności. Nie wiem, czyli tramwaj, a później co by było? I było tramwaj i później było Jolka. Aha! Tylko nie musi kto to mówić. Sama się musimy to przerwać. No. Naprawdę. Znacie jakieś inne? Coś się Wam przychodzi do głowy? Coś mówiłyśmy? Kurde, nie pamiętam. Ja tylko jeszcze pamiętam, ale to nie jest powiedzonko, jak Karolina chodziła do szkoły i robiła coś takiego. Podaj, banan w koszu. A pamiętasz, jak była Acapulco? Pamiętam. Ja też nie pamiętam. Bo Karolina była cheerleaderką. Ale jeszcze jakieś Marta powiedziała... Miałaś te kompony takie. Albo z mleczkiem czy bez? Kiedyś byliśmy w sklepie i była degustacja. Tak, no i ja z Natalią podeszłam do pani, no i nam dała takie płatki śniadaniowe. No i później Marta mówi, tato, ja też chcę. A tata, no to idź. No i podchodzi do tej pani, pani się jej pyta, z mleczkiem czy bez? I Marta się rozpłakała i uciekła. I później musiałyśmy iść wziąć te płatki. Masakra. Ale nie pamiętam żadnych innych powiedzonek, co my tam mówiłyśmy. Czy każda ma chłopaka? O, to jest tutaj dobry moment, żeby tutaj zorganizować casting na chłopaka dla Natalii. Bo ona jako jedyna nie ma chłopaka. Marta, ile już jesteś z Olafem? Prawie 5 lat. Boże. Dramat? Ja nigdy tyle z nikim nie byłam. Ja z Iwanem jestem 2 lata, a Ty z Maćkiem? Ja 4 lata. 4 lata. No. Także czekamy tutaj. Na ślub. Na dzieci. Czy zawsze miałyście ze sobą taki dobry kontakt? Nie. Nie, moim zdaniem też nie, bo na początku ja się bardziej trzymałam z Tobą i nie byliśmy Natalii. obozy w domu. No to prawda, bo z tego względu, że byłyśmy we cztery, to zawsze było tak, że któraś stron się bardziej trzymała i na przykład był okres, kiedy my się z Karoliną mega, mega ze sobą trzymałyśmy. Pamiętasz, że jechałaś na motorze z moim kolegą do mnie? Tak. Spódnicę jeszcze i miał całe takie ręce odbite, bo Karolina tak się bała. Więc my się z Karoliną kiedyś bardziej trzymałyśmy. I tak jak Wam wspominam już we wcześniejszym filmie, nie lubiłyśmy Natalii. No, także to tak mniej więcej wyglądało. A później to raczej było tak, że my z Natalią byłyśmy razem, a dziewczyny były razem. No. A teraz w sumie my z Martą jesteśmy bardziej razem, bo ze sobą pracujemy, więc no to tak jest takie wyrównane w sumie. Ale zawsze ze sobą gadamy i w sumie odkąd, odkąd miałyśmy taki dobry kontakt? Nie no, już dobrych... No, dobry, jak byłyśmy małymi dziećmi, no to wiadomo, że się kłóciłyśmy strasznie w ogóle o skarpetki majtki pierdoły. Bo Ty cały czas skarżyłaś. Ty byłaś taką córeczką tatusia zawsze. Wiecie, co Natalia robiła? Natalia zawsze robiła tak, że sobie tak ściskała rękę i później skarżyła, że ją Karolina bije. Ona mnie bije! Ona tak robiła, słuchajcie. Sama tak robiłaś też, więc nie wiem. No właśnie. Bo ona odgapiała później. Albo Natalia robiła też coś takiego, że nie wiem, czy u Was też tak się robiło, że jak coś mówiłaś na przykład Ty debilko, to Natalia robiła tak. To było lustereczko na zasadzie, że się odbija do Ciebie. Jest takie dziecięce zabawy. Ale też szczypało i tak kręciło. Pokrzywkę robiła tak, no? Dobra. Czy była kiedyś między Wami taka negatywna zazdrość? Na jakim punkcie? Ogólnie? Nie. Ogólnie. Nie. Nie, zawsze właśnie siebie dopingowałyśmy i na przykład... Nie wiem, my z Karoliną się nie uczyłyśmy zbyt dobrze, więc na przykład ja zawsze zazdrościłam tak pozytywnie na przykład Natalii i Marcie Siódasło z Paskiem i to było takie mega fajne, że zawsze z nimi razem się cieszyłyśmy, my z Karoliną miałyśmy karę, ale tak się cieszyłyśmy, że one mają dobre oceny. No ale ja się uczyłam z Karoliną, musiałam się uczyć z Karoliną. Ale jak widać nie byłaś najlepszym nauczycielem. Nie no, zdała przecież, co Ty miałaś wtedy? Algebrę? Nie pamiętam. Coś tam? Coś tam z matką. No i pamiętam, że ja olałam swój sprawdzian z historii, musiałam się uczyć z Karoliną. I tak ale ona była kujoną i tak miała szóstkę cały czas. No to prawda. Ile macie wzrostu? Ja mam 177. Serio, masz aż tyle już? Ja mam 163, 4. Ja mam 167. Ja mam 160. Nie zabierzaj. Dobra, bez 2 cm. 1,58 m, nie? Gdzieś. No, Karolina jest najniższa, ale mama chyba jest od Ciebie niższa, nie? Mama, jest, no. Mama tak będzie miała z 1,56 m. A wcześniej była niższa ode mnie. No, urosła się. Chyba, że ona się już kurczy. No, aby obrazić się. No, dobra. Najciekawsze wspomnienie z dzieciństwa. Ja mam jedno, jak byłyśmy na wakacjach i jak zjeżdżałaś na tym rowerze, to Wam. Jak zjeżdżała na rowerze w Słonej z takiej góry i chciała zjechać po prostu normalnie po trawie na dół, ale była strasznie duża góra, więc normalnie zjeżdżała, ale w pewnym momencie te pedałaś tak zaczęły mocno kręcić. Hamowało się do tyłu się hamowało. Tak, a do tyłu się hamowało, więc nie mogła zahamować, no i wpadła w pokrzywy. Ale w samochód jeszcze prawie w samochód i wpadłam w agresję, byłam cała pokutna i każdy się śmiał i ja się obraziłam i poszłam do domu. Ale mama się nie śmiała, mama zamarła. Ale przecież się mogłam zabrać. Tak, mama zamarła przez chwilę, ale później jak ona wyszła z tego okresu, to mama się też śmiała. Ja udawałam, że się nie śmieję, ale się śmiałam. Nie, no każdy się śmiał później. A Wy macie jakieś takie? Ostatnio mi Marta powiedziała, że jest jej przykro, bo jest najmłodsza, że ona nic nie pamięta z dzieciństwa i tylko nie mamy jakiegoś tego roweru? Ja pamiętam, Jezu, ona wtedy była taka malutka. Jest filmik nawet. Ja pamiętam jak... w sumie dwie. Jak Ty sobie zaplątałeś grzebień do grzywki i płakałaś. Mama musiała Ci się obcinać i tak się ten grzebień tak wisiał na grzywce. Tak, zrobiłam tak, że sobie chciałam zakręcić grzywkę i tak sobie tym grzebieniem zrobiłam, tak zaplatałam i miałam go tutaj. I później trzeba było obciąć grzywkę tak, że byłaby na pół centymetra i płakałam wtedy. Strasznie płakałaś, no. Ja nie pamiętam sobie nic takiego dzieciństwa. A co jest z Martą na przykład? Ja pamiętam jak na tym rowerze się wywaliłam. Tata rzucił tymi dzieciakami. A pamiętacie jak mi spadł lód? I płakałam. O, ja jeszcze pamiętam, jak Wy byłyście małe i tata z Wami pojechał nad Wisłę, pamiętasz to nagranie? I tak się darłam bardzo. Tak, i Karolina, że była niegrzeczna, to robiła co chciała i chodziła tak mega blisko Wisły, tata nagrywał. Oczywiście zamiast tata ratować dzieci, to się z nich śmiał i nagrywał, a ona była mała i mówiła tak: Kajka! Kajka! Karolina! Karolina! No. A Ty pamiętasz coś? No nie, tylko z tym rowerem, że się wywaliłam. Tata się wkurzył. Czemu się wkurzył, że się wywaliłam? Bo to było tak, że mówił, żeby tak szybko nie jechała. Z spaceru, bo byliśmy na rowerze, ja, Ty i Marta. I Marta przeleciała przez rower. Tak, gdy było tak, że my tak też szybko jeździłyśmy, ona też chciała tak szybko i w końcu nie mogła zapanować nad pedałami i się wywaliła. Ja wiem, mam. Ej, pamiętacie jak tata, bo nasz tata pracował kiedyś za granicą, jak właśnie wrócił Bambus? Bambus. Nie bambus, to teraz to powiemy, ale jak wrócił właśnie i kupił nam takie czekoladki Finlandia, bo on nie wiedział co to jest i my wszystkie... A to nie była Finlandia, nie Finlandia. Było, to chyba tak, to była Finlandia. Finlandia, jestem pewna. Coś z alkoholem. Jestem pewna, to były czekoladki Finlandia i nam strasznie chciało się jeść coś słodkiego, ale tam w środku był alkohol, to była wódka. My zjadłyśmy całe opakowanie i się opiłyśmy i poszłyśmy spać. Ale że ja też... No właśnie, tak. Wszystkie. A raz jak mama kupiła nam tata chyba alkohol, takie piwa bezalkoholowe niby i my to wypiłyśmy, no i tam było jakieś procenty, no i też poszłyśmy spać i miałyśmy kaca później. Ja też pamiętam, ale nie było wtedy taka pamiętam, że wszystkie poszłyśmy spać i mama mówi, Jezu, Leszek, one są pijane. Jezu, wiem! Tak, co? Coś się stało. Wiem, słuchajcie tego, to jest najlepsze. Bo my kiedyś z Martą robiłyśmy ubrania i słuchajcie tego. I byłyśmy w sklepie i ja kupiłam kilka takich napojów na zasadzie breezera, wiecie, takie drinki owocowe, ale też kupiłyśmy takie jakby lemoniady bez alkoholu. No i my z Martą przerabiałyśmy te ubrania, miałyśmy dużo na zamówienie, więc całą sobotę robiłyśmy to w domu, w ogóle dom cały brudny, pełno kurtek jeansowych, jakby spodenek, paprochu i w ogóle. No i Marcie się chciało pić. I otworzyła nie tę puszkę z Nie, właśnie nie. Wiedziałam, że to jest to. Ona nie wiedziała, że to jest to. Jak to było, że to jest to? Nie wiedziałam, że to jest to. Nie wiedziałaś czy wiedziałaś? Wiedziałaś, bo mi pozwoliłaś trochę nalać, żebyśmy sobie na pół jakby takiego bezalkoholowego. Ja demoralizujesz. No ale to było bezalkoholowe. To było. Nie, dobra, to było tak, że ona się mnie zapytała, czy może sobie to wypić. Ja mówię, że pewnie, że tak, tylko że ja myślałam, że jej chodzi o to bezalkoholowe. A jej się pomyliło i ona w pewnym momencie przychodzi do mnie, bo ona była w innym pokoju i taka... Sylwia, nie, ja się oparłam o łóżko i tak. Sylwia, coś mi się stało, nie wiem co się dzieje. Pomóż mi. A ile miałaś lat? Pierwsze gimnazjum była. A ja patrzę na nią, taka blada. I ja ten później idę do łazienki, patrzę, a ona wypiła taki napój, który miał 7% alkoholu. Masakra! To jest zaczęło, nie? A to było mega dobre. To jest takie właśnie zdradliwe, nie piła w ogóle alkoholu. Dobra. I jeszcze jedna fajna sytuacja z bambusem. Lucy? No. Nasz tata chciał być dobry i kupił dziewczynom dwie lalki Baby Born, ale żeby się nie kłóciły, to stwierdził, że kupi dwie inne, żeby wiedziały, która jest której, z różnymi ubrankami. I jedną kupił normalną, a drugą kupił murzynkę. Tak, białą. No tak, no. No zwykłą, no białą lalkę, taką jak wszystkie lalki, a druga była murzynka. No i kto to mówił, że to jest bambus? My, wszystkie mówiły, że... Ty też mówiłaś. Ale nie, bo się zaczęło od Filipa. Nie przychodził z Kaśką. Czemu? Bo on był bambus. No, się śmiał. On się śmiał. Tak? I on się śmiał, że to jest bambus. Tak. No bo była czarnoskóra, no. No i też płakałaś, że nie chcesz bambusa. Nie, Marta! Ja miałam tą białą. Karolina miała normalną. Aha, okej. Natalia dostała tego... Diskmana. Tak, Diskmana, no. Diskmana jeszcze miała. A później pamiętasz, że weszły te MP3 i było ci przykro, bo już nikt nie miał Diskmana. No ale był wstrząsoodporny. Świetny był. Ulubione spędzanie czasu razem. Ja bym powiedziała, że gra w planszówki. Ja też. Ja to samo miałam powiedzieć. Co zawsze robimy? Gramy w planszówki. No, lubimy. Oglądamy filmy, bajki. No. Takie stare bajki lubimy, no. Oglądać i stare filmy takie z dzieciństwa. Zawsze ale oglądamy sobie to samo. Te planszówki raczej, tak mi się wydaje. No. Albo też oglądanie takich starych zdjęć w albumie. O, tak! Ej, te albumy są super. Mam nadzieję, że mama przygotuje. Czy wyobrażacie sobie ze sobą zamieszkać znowu pod jednym dachem? Mogą być teraz ciężkie to do wykonania. Chyba nie. Tak? No ja też sobie jakoś nie wyobrażam. Ja sobie wyobrażam. Ale tak na całe życie? Ja tak. Czy na przykład na wakacje? Ale na kilka lat. No ja tak nie wiem, na kilka lat na przykład. No ja sobie wyobrażam. Ja bym nie miała z tym problemu. W sumie chciałabym. Czy jest coś takiego, czego zazdrościcie swoją siostrą, ale tak pozytywnie? No ja bym powiedziała na przykład, że ja Karolinie figury z kolei, bo Karolina nigdy nie ma problemu z tym, żeby po prostu mieć super mega figurę, bo na przykład Natalia trochę ćwiczy, więc jakby ostatnio w sumie częściej nie ćwiczysz. Więc Natalia pracuje nad tą figurą, chociaż nawet jakby nie ćwiczyła, to by miała super, ale... Miałam przerwę rok, 2 lata. No, ale na przykład ja zazdroszczę właśnie Karolinie figury, bo ona nic nie musi robić, to jest to mega fajne. Na przykład Natalii zazdroszczę tego, że jest taka... Właśnie, że jest taka otwarta do ludzi, że ona się ich nie boi, że właśnie... Ja nie wiem, nie stać. Że ona poznaje kogoś nowego i z nim gada. Człowieku, tyle razy z Tobą gdzieś szłam i Ty zawsze rozmawiasz normalnie z moimi znajomymi. A co, mam siedzieć i milczeć? No właśnie, o to mi chodzi. Że właśnie ja czasami siedzę cicho, jak nie wiem, jak Wy rozmawiacie, nie wiem, na jakieś tematy, o których nie mam pojęcia, no to wolę siedzieć cicho. Ty nigdy nie siedzisz cicho. Nigdy właśnie nie siedzisz cicho. No, nigdy nie siedzisz cicho. Tego zazdroszczę, a na przykład Marcie bardzo zazdroszczę, takiego zorganizowania, poukładania, takiego wcześniejszego przygotowania, bo ja zawsze robię wszystko na ostatnią chwilę i mimo że sobie często obiecuję na przykład tak, wszystko przygotuję, tak jak dzisiaj wszystko miałam przygotować do filmu i nie mogłam znaleźć tych cholernych tabliczek, jeździłam po mieście 4 godziny, ich nie znalazłam, mamy kartki, więc właśnie, a na przykład Marta już te tabliczki miała miesiąc wcześniej, więc jej tego zazdroszczę i też zazdroszczę jej takiego wewnętrznego spokoju, bo ja tak mi się tam gotuję czasami w środku, a ona nawet jak jej się gotuje, to nie odzywa się, woli się nie odezwać i tak dalej, tego się od niej uczę i już jest trochę u mnie lepiej. Ja sobie zazdroszczę urody i zębów. No to ja miałam powiedzieć to samo. Tak, urody, że zawsze ładnie wyglądasz. No co wy? Tak, no. Ja uważam, że ty zawsze ładnie wyglądasz, ty zawsze w pracy ładnie wyglądasz, a ja wyglądam okropnie. Nie mogłam się patrzeć w ogóle właśnie. Nienormalne. I zębów? No, tak, to prawda. No. No ja tobie właśnie, że tak potrafisz, nie wiem, jakby to określić, bo ja czasami przemilczam pewne kwestie, gdzie powinnam się odezwać i nie wiem. Ja czasami powiem za dużo. I później żałuję. Ale to w sumie taki trzeba złoty środek znaleźć w tym wszystkim. Ja właśnie... A czasami tak już chcę coś powiedzieć, ale jakby tak się trochę blokuję, mówię, dobra, no już trudno. No właśnie, ja ostatnio się uczę tego, żeby powiedzieć, dobra, już przemilczę i ostatnio wiesz, jakie dwie sytuacje były. Co powiedziałaś, że jesteś ze mnie dumna, Iwan też, że właśnie się nie odezwałam, że nie poruszyłam tematu, ale po prostu Jezus tak mnie w środku rozwalało, że... no właśnie, w drugą stronę to... Że nie powiedziałaś. No. Czy miałyście taką kłótnię, w której długo się nie odzywałyście? My się w sumie nie kłócimy. Długo nie. Długo nie. I teraz Marta zinterpretuj słowo długo. Z kim się nie odzywałaś? Kilka lat. Kilka lat, no. Żartuję, nie? Jak byłyście dziećmi, to w co lubiłyście się bawić? Ja wiem, Bingo. Bingo, no. Bingo, no. Chowanego też. Ale w bingo... Fanty. Co? Fanty też, no zgadzam się, ale w bingo też polegało to na tym, że miałyśmy taką starą wersalkę, która miała takie drewniane oparcia, to się nazywa? Podłokietniki. Takie, takie drewniane podłokietniki i nuciłyśmy, bo to było coś takiego, jaka to melodia. Tak, jaka to melodia, dokładnie. I my sobie to nazwałyśmy chyba bingo po prostu same. I uderzałyśmy po prostu ręką w ten podłokietnik i kto pierwszy, ten miał punkt. I wiecie co się stało? Podłokietnik odpadł. A później nam było przykro, że tam wersalkę wyrzuciliśmy. Tak, było nam mega przykro, miałyśmy taką starą czerwoną wersalkę. Ja też płakałam. Ja też płakałam. Że nie było bingo. I tu chciałaś chyba do piwnicy w ogóle wynieść. Tak, bo ja nie chciałam tego wyrzucać, bo to było po babci i mi było przykro. Nie, po babci była to niebieska. Ta niebieska też. Tak. No ja też płakałam. Dobra. I druga to było, że bawiłyśmy się w fanty, bo nam się nie chciało sprzątać w pokoju, więc Sylwia wymyśliła grę, że będziemy grać i później... Ale to była zarobista. Tak. No i która przegrała, to musiała na przykład posprzątać dwie rzeczy. To mogły być dowolne rzeczy, czyli na przykład tak jak teraz tutaj mamy kolę, to trzeba było odnieść kolę do lodówki i na przykład kartki na swoje miejsce i takim sposobem grałyśmy, bawiłyśmy się, no nie, w karty i też sprzątałyśmy i było czysto. I jak mama chciała, żeby było czysto, to zawsze mi mówiła, Sylwia, pobaw się z dziewczynami w fanty. Czekajcie, bo mam skurcz. Ale jeszcze wiecie co? Masz skurcz? Ja coś mówiłam, ale mam skurcz. Ja myślałam, bo nie mogę wytrzymać już. Ja myślałam, że to coś do ciebie gada. No tak, ale mam skurcz. Czy dogadujecie się ze sobą tak samo, czy każda ma jakąś swoją ulubienicę? Że wydaje mi się, że chyba najbardziej ja z Martą się tak trzymamy. Ale to było tak, no bo my mieszkałyśmy razem, dlatego też pewnie. Chociaż my też przez jakiś okres też zawsze się razem tak trzymałyśmy. Chodziliśmy razem na imprezy wtedy. Ale to też zależy, bo na przykład jak ja mam jakąś sprawę do Marty, no to piszę do Marty. Jak na przykład Marta wysyła mi zdjęcie i mówi, które zdjęcie, no nie, mogę dodać zdjęcie, Karolina mi tak samo, no nie. A ja znowu na przykład wysyłam do ciebie i tak, nie za bardzo było. Ja do ciebie też. To my z Karoliną, ale też z Sylwią razem pracujemy. No to prawda, ja bym powiedziała, że teraz zawsze miałam, może zawsze, później miałam najlepszy kontakt zawsze z Natalią, bo my mieszkałyśmy ze sobą przez długi czas. Też w sumie mamy, nawet teraz w sumie wspólnych znajomych, nie? I nie ma takiego problemu, żeby Natalia gdzieś poszła ze mną i tak dalej. Ale też, że pracuję z Martą, to też mam teraz taki codzienny kontakt z Martą, więc w sumie ciężko mi powiedzieć, ale ja na przykład najmniej rozmawiam z Karoliną, chociaż ostatnio często z Tobą piszę. No, a kiedyś na przykład miałam najlepszy kontakt z Karoliną i cały czas codziennie się widywałyśmy, ale wtedy chyba znowu nie miałam takiego, z Tobą nie miałam wtedy, no nie? Więc jakby to jest takie, to zależy, ale ogólnie jak Ty masz problem, to piszesz do Marty, no nie? No. Ty jak masz problem, to do kogo piszesz? To nie wiem. A jak mam problem, to ja nie wiem, co oni to mamy na początku. O właśnie, ja no właśnie, w sumie tak. No, ja zawsze do mamy dzwonię. W sumie często dzwonimy do mamy, ale na przykład ja jak mam problem, to od razu schodzę do Marty na recepcję, ale też kiedyś często do Ciebie pisałam. No jakoś tak, nie, jakoś tak razem się trzymamy. Ale na pewno przed pracą było tak, że my się z Natalią trzymałyśmy razem, a dziewczyny bardziej razem. To jest dziwne pytanie, jestem ciekawa jak na nie odpowiecie. Jakie było najtrudniejsze doświadczenie w życiu, które Was spotkało? Ja mogę powiedzieć, że otworzenie własnego salonu. To było takie coś, co tak mocno mi siadło na psychice. Ty się mega stresowałaś maturą. Ani to jak prawem jestem. Prawo jazdy to jest dramat jakiś. No, prawo jazdy chyba. No. Do tej pory, no. Ja chyba maturą najbardziej. To operacją mi się wydaje. No też operacją, ale no chyba najbardziej operacją jednak. Ja nie wiem w sumie, czy miałam coś takiego. A ty nie prawo jazdy? Ty się strasznie stresowałaś? No, prawo jazdy bardzo. No. Nie, później już nie stresowałaś się. Nie, no co ty? Tak? Nie stresowałaś się tym praktycznie. Dygotałam cała. No to dobra. Jakie jest Wasze wymarzone miejsce zamieszkania? Gdzie chciałabyś mieszkać? Jakbyś mogła zmienić? W Stanach. Ja też w Stanach. A Ty? Ja... takie wymarzone. Mi się w ogóle zawsze... Nie wiem w sumie, czy LA jest takim super miejscem do życia. Czy ja niekoniecznie... Albo ogólnie Los Angeles, ale w sumie Stany. Na pewno nie Kraków. Ale mi się w ogóle zawsze wydawało, jak oglądałam takie filmy, jak byłam dzieckiem, że my bardziej byśmy pasowały właśnie do Stanów i do właśnie Los Angeles, aniżeli do Polski jakoś tak. Zawsze mi się wydawało, że to jest moje miejsce i ja bym strasznie chciała mieszkać w Los Angeles, więc jak się kiedyś już tak przeprowadzę, to Was wszystkie ściągnę. No ja jadę tam w ciemno. Czy macie ten sam styl? Nie. Wydaje mi się, że każda ma inny. W ogóle nie. Każda ma inny, no. Ja jestem bardziej taką chłopaczarą. Ja tak czasem chłopaczara, czasem nie. A czasem klasycznie? No, to czasem chłopaczara, czasem klasycznie. Ja Martę bym bardziej powiedziała, że taka klasyka. No. A Karolina mi się wydaje, że ona się ubiera tak najbardziej kobieco. No, tak dziewczęco. Karolina. No, Karolina zawsze jest dziewczęco ubrana. Nie zawsze. Bo Ty chodzisz w sukienkach na przykład. No, tak, Ty jako jedyna... Ale ja wcześniej nie chodziła w ogóle. A ja w sukienkach wyglądam jak woźna. No, przysięgam. Ja w sukienkach wyglądam okropnie. Czasami w niektórych sukienkach, ale wyglądam jak sprzątaczka. Nie, ja nie mogę chodzić w sukienkę, bo mam mega brzydkie łydki i to wygląda okropnie, wyglądam jak kaczka. Czy jesteście bardziej humanistami, umysłami ścisłymi, czy artystami? Ścisły. Humanista. Też humanista bardziej. Marta ścisły chyba, nie? Nie wiem. Tak, ty ścisły. Ja na pewno ścisły. Tak? No to może. Marta ścisły, jak miała jakieś zadanie z polskiego, to właśnie ja często jej pisałam jakieś wypracowania, ale pani jej tak nie lubiła, że jej tak zawsze miałaś dwóje. Tak? Pamiętasz to? No. To Karoliny! Nie. Zależy w której szkole, bo nie pamiętam. Wydaje mi się, że do liceum Cię kiedyś pisałam. Do liceum, i to tak. Ja zawsze miałam szóstki z polskiego i mega dobrze pisałam, zawsze byłam dobra, a napisałam Tobie wypracowanie i pamiętam, że mega się do tego przyłożyłam i dostałaś dwóje wtedy. A być może, no coś takiego było. No, ale to było liceum, mi przykro i było mi tak wstyd, że ja ale tak napisałam. No, to było liceum. No, ale Pani Cię po prostu nie lubiła i dlatego tak było. I to już wszystkie pytania na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dzięki wielkie za oglądanie. I Marta przed chwilą powiedziała, że zawsze chciała coś powiedzieć, więc teraz masz, Marta, szansę. I klikajcie czerwony przycisk, on się gdzieś tutaj znajdzie, tu będzie. I łapki w górę. A ja coś chcę powiedzieć, żeby Bartek miał więcej do roboty, to ja tutaj Wam powiem, że gdzieś tutaj Wam się wyświetlą nasze Instagramy. Buziaki, dzięki za oglądanie!